witam wszystkich dzisiaj serdecznie. Dzisiaj jestem ja, Bogus193 oraz także Rupi. No, witam wszystkich, jeśli mnie słychać, witam. Znaczy go nie słychać, ale mam nadzieję, że będzie ok. Pierwszą trasę jedzie Rupi, więc kontynuacja, to on się może zawsze teraz przywitać się z wami wszystkimi po prostu i z wami porozmawiać, jak akurat nagrywamy tego na live'ie, więc zapraszam wszystkich serdecznie, którzy są chętni na live'a do mnie. A teraz oddaję głos Rupie. No i proszę bardzo, drugie powitanie, nie było mnie słychać za pierwszym razem, teraz będzie mnie słychać bardzo dobrze. Także odcinek będzie mega ekskluzyw, z jakiego powodu? Dla takiego powodu, że właśnie, no właśnie, właśnie, skończyliśmy, że tak powiem, sezon, mamy opcję wybrania następnego sezonu. I na pewno klasa WRC teraz będzie nas interesować. Chciałbym skonsultować, co wybierzemy. A co masz na myśli, jaką grę? Znaczy, jaki samochód? Jaki samochód? No mamy tak. WRC i pierwszy, co napisałem, to jest Hyundai. Tak. Jest Polo, teoretycznie najlepsze. Jest Fiesta, której bym nie chciał. Mamy No i tyle. No i tyle jeśli chodzi o WRC, także mamy trzy opcje do wyboru. No to chyba Polo. Raczej Polo, bo inaczej nie widzę nas w ogóle. Chyba nie. To jest okrutna prawda. Akurat masz teraz filmiczek, taki filmiczek, który mnie słychać po prostu. Właśnie tak usiadł. Tu już będzie moc, zniszczenia będą miały duże znaczenie, bo jeśli utraci się moc samochodu, to było w WRC2 widać, to się nic nie ugra. Albo jedziemy, albo rozwalamy auto, tak? A spójrzmy w kalendarz, to będzie 13 rajdów. 13 rajdów, czy to jest pełny kalendarz ogólnie w Polsce? No mi się wydaje, że nie, ale i objective 10. Dobra, nieważne. Carlo, czyli tak jak w WRC po prostu. Przedmając po prostu tak się też rajdy, kalendarz prawdziwy zaczyna tego rajdu. My wybraliśmy Polo WRC tego pana Ogiera, którego nam przedstawiano. No mi się wydaje, że jeździ w naszym teamie, także tu już jest właśnie moc, tu jeśli się ją utraci, to nie ma się czego szukać, nie? Tak moim zdaniem wygląda rozgrywka w tej najmocniejszej klasie, do której tak żeśmy cierpliwie grali, czekali, a wy razem z nami. A to i się fajnie zbiera i nawet przy głębszych redukcjach, nawrotach do pierwszego biegu jest w stanie się fajnie odbić i przyspieszyć. Ale są też zdrowliwe prędkości, zdrowliwe zakręty. I wydaje nam się, że ta przyspieszność jest ok, ale to jest raj Monte Carlo, tu jest luk, tu jest śnieg, tu jest asfalt, tu jest wszystko, nie? Gdzieś tam z młodszym autem było to w miarę przewidywalne. Znaczy pierwszy speed był na Loma, czy... Tak,
statusie czasowym. To bardzo zbrodnie. No to jest bez porównania, co się dzieje, jak się przeskakuje właśnie w tą klasę. Tego ja zawsze się dziwię, no ktoś grając karierę, grając to co jest głównym trybem, że się zraża do gry, bo ponieważ no, nie podoba mu się to wszystko, że jest tak wolno, że jest tak prędko, że jest tak... Tak jak teraz, no dochodząc do tej klasy WRC, to zmienia. Klasy można walczyć z każdej praktycznie. Gdzie całe auto nam przyspiesza, ma jest trochę znakomita, można poszaleć. Nie tylko na obroty, nie grałem główną rolę, ale gdzie tam z tych rajdów Borcy 2 właśnie rajd Niemiec upchane było tak wszystko na siłę, no moim zdaniem to jest zakręt do zakręcie, no to aż głowa bolała. I też z winy zaczyna się karuzela. Przeżyć. A właśnie. Jak widać, nie ma to oddachowanie. O, przewrócę na bok. Przyspiesza. Jeszcze jeden, dwa odcinki i będziemy poprawieni. Nie ma uszkodzeń. Jedziemy dalej. Dobra. Udało nam się. Rupi tylko trochę nam robił na pierwszym miejscu. Trochę lepszy czas. W sumie sekundę mamy szybciej. Ja wam od razu chciałbym powiedzieć, że ja po prostu teraz będę się wyciszał. Z tego względu, że chciałbym to pojechać jak najlepiej. Nie wiem jak mi się to uda, ale będę chciał po prostu pojechać tak jak najlepiej, żeby zdobyć te pierwsze miejsce i nic nie mówią. Jak widzimy, Sebastian Spesa Stage Position i Interface, więc jedziemy. Próbujemy. Trochę nam tutaj ruch i uszkodził, ale to jest wszystko do zrobienia. Okay. Jedziemy dalej. Próbujemy zdobyć to pierwsze miejsce, gdy może nasze. Mamy 143 sekundy straty. Mam uszkodzenie silnika już, widzę. Będzie ciężko. Right 5. Long open.
bridge, wall inside, dig deep. Look. Right three, long. Drugim jesteśmy. Dobra. Jakoś tam nam się udało to zrobić. Nie wiem, który będę. Drugi. Ten drugi. Mamy 49 sekund. Setni sekund mieliśmy straty tylko. To czyli ja nadrobiłem podczas dwóch odcinków tych całych. Nadrobiłem cały live, można powiedzieć. Dobra, teraz rób się. No jak widzicie, było trudno. Tam jedna junction, czyli skrzyżowanie przeszło nie w tą stronę. Mały parking tutaj naszego kolegi. Ale myślę, że się nie wyrazi na te złe komentarze. Taki mały co-op, taki niekonwencjonalny co-op między nami. Można mówić o koopie online, bo to jest taki koop, ja siedzę, on siedzi i jesteśmy razem. Razem naprawiamy te auto, razem żeśmy go rozdupczyli. I albo się uda to naprawić, albo nie, no także... To się nie udało naprawić, nie? Są tam turbo, skrzynie biegów i karoseria, no myślę, że... Turbo główną rolę w tym razie, jak każdy zresztą odgrywa. Także no, tam gdzieś tam sekunda z hakiem przewagi. Odcinki dosyć długie. Wymagające. Śliskie. Ja się postaram... Pokazać wszystko to, co się nauczyłem, to co poznałem tą grę. I to co udało mi się ugrać w tej grze, bo będę ukrywał, że gra i mnie się podobała. Zwłaszcza już ten tryb
lasa w WRC, która daje dużo frajdy, radości z jazdy, dużo mocy, dużo przygód, dużo można wylecieć z trasy, dużo można przegiąć. Ale może też dużo nadrobić. I właśnie coś się efektownie wyjdzie, to tylko w tej właśnie klasie. Patrzcie i uczcie się. A, chciałem powiedzieć ode mnie. No nie ode mnie, bo znajdzie się milion osób, które skomentują film, że pojadą ten odcinek 15 razy lepiej, tak? No ale staram się tak piąć najciaśniej jak mogę. Co się nie zawsze udaje, bo na pewno znajomość OS-u, znajomość trasy, znajomość rajdu dużą rolę tu odgrywa. Ale na tyle jest samochód szybki, zrywny, że daje to możliwość. Daje to możliwość szaleństwa. Gdzieś tam można się zapomnieć na niektórych nawrotach, zakrętach, łapkach wymyślonych przez końca bądź to producentów. Kto to konfigurował, no to sama klasa WRC jest zasna tutaj. I tak naprawdę... No właśnie, zdarzając się uprzednio do nowej serii, to... na sobie poszaleć. Trochę tutaj kondycja, że tak powiem, kierowcy jest dzisiaj mocno pozostawa do życzenia, a to już ocenię sam oglądając filmik, sam oglądając swój przejazd, bo na pewno będę go oglądał, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, także nie wyjdzie, to na pewno znając siebie, no będę to oglądał i będę się denerwował, że mogłem tutaj pojechać lepiej, tutaj to ja zrobiłem, co ja odpierdzieliłem. No nie ma lipy, także jedziemy na żywioł, nic, niczego nie udaje. Jest Boguś na trasie, jak nie będzie na trasie z takim autem, to będzie z innym autem. Ale wygramy to. Dziękuję. 4, prawie 5 sekund. Dobra. Tutaj Rupi nam tak trochę poszalał, jak się mówi. No ale jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Jest bardzo fajnie, bo mamy 5 sekund przewagi. Po prostu. Mamy 5 sekund przewagi nad drugim, więc tu Rupi się też nam trochę rozgadał. Jakby co? Jadę kolejny odcinek, czyli dzień drugi i odcinek czwarty OS, bo to jest OS-ki, kurde, można powiedzieć, tak? Ale to jest... Dobra, mi trochę rozwalił ten samochód, i to bardzo. I próbujemy jechać jak najlepiej. Bo jak na razie to Rupi jest tutaj bogaczem. Ale ja też mogę być bogaczem, tak? Nie oszukujmy się. Jeden jest dobry w tą grę, drugi jest dobry w tamtą grę, ale to już nie patrzmy na to. Lecimy teraz sobie w WRC 4 razem z Rupim. Więc bawimy się to przy tej grze bardzo zajebiście.
pojeździmy we dwóch. To jest naprawdę super. Teraz zjebałem, poszedłem. Wiem, że jest teraz taka trochę cisza, ale ja chcę to nadrobić po prostu i dlatego to jest taka cisza. I? Będę pierwszy. Może tak. Yeah, jestem pierwszy. I to 5 minut, 5 sekund mam przewagi nad nad Sebastianem Lebem. Dobra. Rupi teraz jedzie. Dawaj czadu. Halo, halo, nieskromnie staram się zauważyć, że te 5 sekund wypracowałem w poprzednim odcinku. Ale... no dobra, okej. Okay. Utrzymane, zrobione. Ogólnie jest 11 sekund, to jest... Nie, źle zrozumiałem. No dobra, dołożyłeś swoje 5 sekund, no właśnie. Ja. Mamy 11, okej, okay. Gdzieś tam z hakiem wyszło 11. Także zaglądam tylko nieskromnie do serwisu, gdzie i tak skrzynia, i tak karoseria, i tak turbo gdzieś tam staje w tyle. Ja nie będę kombinował, po prostu jedziemy autem. Chodzi o cały rajd, to jest pewnie najdłuższy odcinek. Już widzę, że jest w miarę trudny i albo się ja dostosuję, albo coś mi się przedstawi dzisiaj, albo będziemy w czarnej dziurze. Dobra,
Ale brawura i to właśnie cechuje zwycięzców, to właśnie cechuje dobrych kierowców, bo inaczej to się kuźwa nie uda. Prawda? Nie no, żartuję, że ty żartami, ale naprawdę ruchy jedzie ajubisz. Mistrz, słuchaj, bój, mistrz tylko jeden, a jeżeli chcą ci nauczyć, kosztuje, to są grube sprawy, to wiesz. Ale już nie patrzmy na to, że, bo to jest tylko gra komputerowa. Ci temat nauki jazdy, także wiesz. Ale to jest tak, poza tym, to jest gra komputerowa, która my gramy. Gra komputerowa, która niesie dużo frajdy, która niesie dużo porażek. Oczywiście, że tak, bo sami ludzie wyzywają tą grę, sami ludzie się bawią tą grę, zajebiście, tak jak i my. Ja może tak trochę tutaj wesoło końca. Nie ma co się oszukiwać, no... Zasiadając do tej gry, na tym poziomie kariery, na tym etapie kariery, trzeba gdzieś tam zachować pełną koncentrację, której nam na pewno dzisiaj już troszkę może zabraknąć. Z różnych powodów, no jesteśmy... No jest lato, tak? No jest... Jest... Jest zgromadzenie, które chce się zabawić. Chce się po prostu gdzieś tam rozluźnić. I tutaj no nie ma lipy, no. To jest Polska, tu się jednak pije, także brutalnie mówiąc. Ja powiem wam. Grając karierę, przeszedłem TWC, przeszedłem je na konsoli Xbox. Wgrywanie fizycznie wiele się nie odróżniało od tej wersji PC-owej, którą mam teraz zacząć tutaj nagrywać z Bogusiem dla was. Się nie odróżniało, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie dobrego. Nie ma jakichś tam poprawek, repeatów, restartów, tak zwanych. Jak jedziemy, tak jedziemy. Czy się uda, czy się nie uda. Mało takich gameplayów z polskim komentarzem, zwłaszcza do gry, która już jest, delikatnie mówiąc, przestarzała. Tania, polecam na pewno. To jest... Znajdzie tu coś fajnego dla siebie, bo tak jak mówię, no można się, no właśnie, tak jak teraz, patrzcie, jestem na trasie, tak, dlatego zobacz, nie mam mocy w tym momencie, nawrót za nawrotem, bo nie ma lipy, żebym tego nie ogarnął. Dziękuję, do widzenia. Tutaj splity, no, będą zielone, niestety będą zielone, bo... Może przesadzimy z tymi nawrotami, ale autoborce zbiera się fantastycznie. Przyjemność zjazdy, tak jak zapowiadałem, także planuję 3 sekundy przewagi nad drugim zawodnikiem.
Ile jest? 8. Jest 8, także jest fantastycznie. Jest zajebiście, panie Rupi. Jest zajebiście, panie Rupi. Tak jak tutaj Rupi mówił troszeczkę, że my tutaj walczymy po prostu o pierwsze miejsce, tak? Próbujemy walczyć. Ale czy nam się to uda, to raczej wątpię. Raczej uda się na pewno, bo mamy dużą przewagę. Bardzo dużo przewagę. A tak jak Rupi mówił, że ta gra jest nie jest droga, bo można ją kupić za co najmniej 20 zł teraz i jest bardziej lepsza od WRC 5 i chyba może być lepsza od WRC 6 też. Nie wiem, nie jestem tego pewien. Zobaczymy, przekonamy się, czy WRC 6 jak już wyjdzie, to przekonamy się. Ja na pewno tej gry raczej nie kupię. Mogę wam przetestować jako na ściąganiu. Będziemy ściągać pirata. I się przekonamy. Wtedy będzie pewnie. Ale naprawdę ta wersja jest jedyna wersja, która jest można pograć sobie naprawdę. Na razie wszystko mam czerwono, a to jest milisekund, kurde, tylko straty mam. Bardzo mało. Gdzie mogę przy jednym odcinku zrobić maksymalnie. Mamy bunda straty, ale nie. Ale sekundy straty nie mam. Więc jest dobrze. Mamy finish. Dajemy drugie miejsce, ale... na sekundę straty, ale mieliśmy przewagę najmniej 18 sekund. Prawie 19 sekund. No 18 sekund jest wagi na Sebastianem Lebem w rajdzie Monte Carlo. Mamy tu coś plus 2 jest, nie wiem co to jest plus 2, plus 3, plus 1, nie wiem co to jest, może Rupi to później wytłumaczy, o co tu chodzi. Ale to będzie dopiero w kolejnym odcinku, jak on tam wszystko wytłumaczy. Jak w tym? Ok, zakończyliśmy ten akurat rajd Monte Carlo WRC. WRC na pierwszym miejscu. Wiadomo, filmik jest taki jaki jest. Nasza ekipa jest tutaj pierwsza. Trzeci był Udzier. I drugi był Sebastian... nie, o Latpala. O Latpala. Z naszego teamu. Naszego teamu. Drugi był Sebastian Lep. Więc okej. Dobra. Jeszcze kolejny odcinek serii WRC4. Ale jazdą już samochodem WRC zakończy się pomyślnie, bo zdobyliśmy komplet punktów. Więc ja się będę z wami żegnał. Ja oraz Rupi. Dzięki, do widzenia. Nie było go słychać, no niestety, no bym musiał trochę podejść bardziej do mikrofonu, ale on się z wami żegna, tak jak ja, więc papa. Pa.